Witam Was w nowym vlogu. Jak widzicie, jestem w naszej przyczepie kempingowej. Zbieramy się na taki troszkę dłuższy wyjazd. No i mieliśmy taką małą zagwozdkę, bo nie wiedzieliśmy do końca, gdzie jechać. Mieliśmy chyba dzień albo dwa na podjęcie takiej decyzji. No i w planie była Chorwacja drugi raz. W planie były Włochy, w planie był Balaton. No i gdzieś w Polskę ruszyć. No i w sumie już kilka lat nie byliśmy nad naszym Morzem Bałtyckim. No i postanowiliśmy, że ostatecznie jedziemy nad Bałtyk. Ale mamy teraz długi weekend, no i wszystko nad morzem jest pozajmowane. Wszędzie, gdzie nie dzwoniłem, we wszystkie miejsca, w które chciałem pojechać, na wszystkie kempingi, które chciałem odwiedzić, wszystko jest full pozajmowane. Wszędzie mówią poniedzieli. No nie chcemy tracić dwóch dni urlopu. Postanowiliśmy, że pojedziemy sobie pod Warszawę, zwiedzimy Warszawę. Znalazłem taki fajny kemping pod Warszawą w Rozalinie. No i jedziemy tam, będziemy tam dwa dni albo trzy. I potem ruszymy w kierunku naszego wybrzeża. Nasi chłopcy jeszcze nie byli w stolicy, więc dla nich będzie to też fajne, mega przeżycie. No i co? Zbieramy się. Tym bardziej, że jest 11:20. Musimy jeszcze dopakować tutaj trochę przyczepę. Idziemy jeszcze do rodziców na obiad. Na spokojnie wyruszymy sobie po obiedzie. Na ten kemping mamy niecałe 300 km, więc podejrzewam, że z przyczepą będzie to jakieś... A spokojnie 5 godzin jazdy. No i co? My pakujemy się dalej. Widzimy się potem pewnie z trasy. My już jesteśmy w trasie. Stanęliśmy sobie na pierwszym takim mopie na S8 już w stronę Warszawy. Ale powiem Wam tak, spanie łamie, że musimy zrobić sobie po kawie, bo to jest tragedia. No normalnie nie idzie jechać, nie? My nie jedziemy i na zmianę ziewamy. Ja ziewam, Aga i tak. Kurde, tragedia naprawdę. 17 z hakiem. Do kempingu mamy setkę z małym hakiem. Więc wydaje mi się, że półtora godziny powinniśmy się wyrobić. Więc stanęliśmy sobie tak, no idziemy znaleźć w ogóle jakąś recepcję tutaj. Chyba tam trzeba będzie iść. Dobra, my już zameldowaliśmy się na kempingu. Recepcja to jest tamten szklany budynek. Chłopaki dostali jeszcze po lodach. Dobra, idziemy sobie wybrać gdzieś parcelę. No i ustawimy się jakoś, nie? Musimy w ogóle obczaić ten kemping. To są tak jakby jakieś dwie strefy z tego, co widziałem, no nie? Powiedz mi, dobra, idziemy tam sobie zobaczyć, jak to wygląda. I potem tam przejdziemy się i zobaczymy sobie, gdzie się ustawić, co? Dobra, idziemy, obczajemy sobie najpierw tą strefę tutaj. I to pani mówiła, że tu jest z parcelami? Nie, powiedziała, że tam, gdzie są skrzynki, to aha, tam się można podłączyć. To tu jest, ale chyba ja tutaj nie chcę, bym się nie dobrał. No, tu jest taka dzika strefa. Dobra, to chodźcie, zobaczymy tam, no. No i zapłaciliśmy za dwie doby 280 zł. Tutaj jeszcze obowiązuje zniżka z kartą dużej rodziny. Pani chyba automatycznie nam jakoś w ogóle dziwnie, indywidualnie chyba liczą te ceny, bo z tego co żeśmy sobie liczyli sami, to miało być 260 zł na dobę. A płacimy 280 w sumie za dwie doby. No to chyba dobrze, nie? To chyba, no dobrze. To zobaczyć kokosy. No tam sobie wjedziemy gdzieś. No to może podjedźmy od razu, nie? Sobie mówisz? No dobra, w sumie jak i tak tutaj jesteśmy, to... No to tak sobie podjedziemy tam i zobaczymy. Dobra. Mamy już miejsce wybrane, stoimy sobie tak. Tutaj mamy zmywalnię i blisko mamy toaletę i o to nam chodziło. Ogólnie tu na tym kempingu, jak widać, większość kamperów. A tam już Wojtek z jakimś kolegą skacze. Tu już moja szanowna małżonka przygotowuje kolację. Więc zjemy kolację, trochę odpoczniemy, no i jutro ruszamy na Warszawę.
No i też jutro pokażę Wam kemping, jak tu wygląda. Byłem się przejść, no i naprawdę zapowiada się. No i naprawdę ten kemping jest na wysokim poziomie, naprawdę, naprawdę wysoki poziom. Stolica zobowiązuje. A tu zobaczcie, co stoi naprzeciwko mnie. Dinozaur. Dobra, to widzimy się jutro. Aha, zobaczę jajka. Mamy nowy dzień na podwarszawskim kempingu Rozalin 266 chyba. Aga, 266 czy 226? 226. Oczywiście jak zawsze przyspaliśmy, my nie umiemy nigdy rano wstać. No i zobaczcie, wstajemy, a to już pusto, to było tyle kamperów wczoraj i wszystko podjeżdżało. 9 rano, a to już pusto. No nie chce nam się markizy rozkładać, słońce świeci, więc postanowiliśmy śniadanie zjemy sobie w takiej altance przy grillowej, bo tu można sobie grilla zrobić. No, altanka wygląda tak, więc na spokojnie sobie tutaj wmaścimy śniadanie i ruszymy sobie na Warszawę. Tu w międzyczasie Wam jeszcze pokażę, znajduje się mini golf. Jest też fajna sprawa. Idę zobaczyć na regulamin. Aha, każdy. Czyli minigolf jest płatny, to już wiemy. Ale zobaczcie, w jakim stanie jest. No, igła, nie? Standard jest wysoki. Dawaj, dawaj. I tu ciekawostka. Na polu są 4 takiego karty darmowe, więc można sobie pojeździć. A tu koło nas, koło wjazdu jest jeszcze kosz do koszykówki, więc też można porzucać. Jakieś tam zawsze urozmaicenie dla dzieciaków jest. Ej, a tu jest minizo. Ej, królik. Panie królik, dałbym ci palca, ale ci nie ufam, wiesz? Możesz mnie bajsnąć. Jeżeli chodzi o jakieś tam dzieciaki najmłodsze, no to też jakaś dla nich atrakcja, nie? Więc teren naprawdę duży. Tutaj cały tur jest teren na przyczepy. No jak się odwrócimy, to aż tam. To całe pole, to cała polana jest na przyczepy, na kampery. Aż tam do końca pod las. To wszystko to jest teren kempingu, więc miejsca naprawdę dużo. Wszędzie fajnie trawa przystrzyżona, zielona. I powiem Wam, wcale dużo nie zapłaciliśmy za 6-osobową rodzinę. Na 2 noce niecałe 300 zł to jest... No jestem w szoku, liczyłem na więcej. A tu mamy z bliska tego gokarta, bo akurat Kuba przyszedł do przyczepy na chwilę. No i widzicie, ten gokart jest... Nie jest jakiś zniszczony, zdezolowany. Tak jak nad polskim morzem tego karty, które wypożyczamy. Teraz widać naprawdę nowe, fajne. I darmowe, co też ważne, bo... Wiecie, przeważnie w takich miejscach, z takich rzeczy, no to łupią jednak pieniądze, nie? Aga robi śniadanie, a ja przejdę się na szybko po tym polu, bo zaraz jedziemy i nie będzie kiedy nawet nagrać. Właśnie, jaki dinozaur. Bardzo dużo tutaj jest takich altanek zadaszonych, gdzie można usiąść, zjeść. Miejsce na ognisko, tam mamy drewno, więc pewnie ta altanka jest do tego ogniska, no. Plac zabaw, piaskownica. Kolejna altanka tam z tyłu. Jest coś dla zdrowia, dla ruchu. A tu, zaraz przy wjeździe, mamy Muzeum Wsi Polskiej. Tutaj dopiero są sprzęty. No, ktoś sobie śmietnik zrobił z tego. To akurat nie fajne. A teraz zobaczymy w Żuku, jak jest. No, Żuk to Żuk. No, trochę się ta motoryzacja zmieniła, nie? Trzask. A wjazd na pole tutaj jest z takiej drogi. I brama wjazdowa też duża, szeroka, zadaszona, widoczna przede wszystkim. To nie jest tak, że to przegapicie. Jest też znak, kemping Rozalin 226. No i wjeżdżamy. Panowie, prawko macie na tego karty? Nie wiedzą. Mamy stół do ping-ponga, zadaszony, oświetlony.
I to wiecie, nie taki stół jak był w szkole rozkładany, który sobie stał, tylko taki stół porządny. Darmowe paletki. Tu mamy taką małą zewnętrzną kuchnię dla klientów, dla gości w sumie, którzy przyjeżdżają raczej namiotami, czyli mikrofalówka, jakaś płyta grzewcza, czajnik. Tam daleko za tymi kamperami mamy jeszcze dwie bramki do piłki nożnej, siatkę do siatkówki i tam jakiś dmuchaniec jeszcze jest napompowany. Wczoraj był rozpompowany, a dzisiaj jest napompowany. Potem skoczymy się tylko do tamtego budynku, zobaczymy co tam jest. O, tutaj też jest grill. No i tutaj mamy to boisko do siatkówki. Jakiś dmuchaniec. Wczoraj jak przyjechaliśmy, to był rozpompowany. Ej, no nie wierzę, to jest wodne. To jest wodny dmuchaniec. Wczoraj jak przyjechaliśmy, to był rozpompowany. No ale to raczej wiecie, dla takich naprawdę maluchów. A ja jadę moim dyliżansem. Więc tak jak mówiłem, tu jest boisko do siaty. Tu jest boisko do piłki nożnej, ale ta bramka jest przeniesiona, bo powinna być tutaj. O, jest i piłka. Zobaczcie, a to pole się ciągnie aż tam pod sam las. Czyli patrzcie, ile jest miejsca na przyczepy, na kampery. Naprawdę duża powierzchnia. Aha, czyli już wiemy co to jest. Ludowa Altana, czyli to jakaś restauracja. Bo tu za mną widać jest wjazd jakiś. A zobaczcie jaki znak. Uwaga na lody. Uwaga na lądujące motolotnie. No ciekawie. Jest i armata, można strzelać. Tutaj są chyba jakieś oczka wodne. O. Hej, no nie wierzę. Zobaczcie. Tego się tutaj nie spodziewałem. No ale zakaz kąpania jest. Zakaz kąpieli. No ale plaża jest, nie? Powiem wam, jak na taki podwarszawski kemping, no, który faktycznie służy do taką raczej, który służy raczej jako taka baza wypadowa do Warszawy. No to jest tutaj co robić. Atrakcji dla dzieci też sporo. Więc to nie jest tylko tak, że postawicie budę czy kampera i wiecie, i koczujecie. Bo naprawdę dzieciaki mają tutaj co robić. Przede wszystkim czysto. Naprawdę powiem wam, że jestem w szoku, jeżeli chodzi o poziom tego pola kempingowego. Za naprawdę stosunkowo niewielką cenę. Jest naprawdę fajnie. Ja jadę do przyczepy. Jakieś śniadanie i zbieramy się, nie?